Od 12 grudnia w Końskich ponownie ma funkcjonować osobowy transport kolejowy. Uruchomiona zostanie bowiem linia Skarżysko-Kamienna Tomaszów Mazowiecki przez m.in. Stąporków Końskie i Rudę Białaczowską. Więcej o tym projekcie w piątek podczas specjalnej konferencji na Koneckim Dworcu mówili politycy Zjednoczonej Prawicy, posłowie Mariusz Gosek i Janusz Kowalski oraz członek zarządu województwa świętokrzyskiego Tomasz Jamka. Zbieramy się tutaj, bo województwo świętokrzyskie wraz z województwem łódzkim od nowa rozpoczęło i tutaj będziemy mieli do czynienia z uruchomieniem od 12 grudnia połączeń pomiędzy Tomaszowem Mazowieckim a Skarżyskiem. Także takie połączenia już niebawem będą odnowione i to jest zasługa porozumienia pomiędzy tymi województwami. To będą cztery połączenia, czterech par pociągów i na dzień dzisiejszy, w związku z tym, że nie ma elektryfikacji na tej trasie, będą to składy spalinowe, które są w zasobach Polregio. Spółka z o.o., która jest przewoźnikiem kolejowym tak samo w województwie świętokrzyskim, jak i w łódzkim. W tej chwili PLK już rozpoczęło pracę, zresztą tak jak widzimy tutaj też panowie remontują w tej chwili na peronie i są odnawiane perony, czy też częściowo tory, tam gdzie jest to konieczne i potrzebne. Teraz proszę bardzo, chciałbym prosić o głos pana Mariusza. Szanowni Państwo, spotkaliśmy się tutaj, żeby powiedzieć o tej wielkiej inicjatywie, bo przecież rok temu to pan prezydent Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisywał właśnie ustawę Kolej Plus tutaj na tym peronie i dzisiaj tutaj wspólnie z panem posłem Januszem Kowalskim, posłem Ziemi Opolskiej i z panem marszałkiem Tomaszem Jamką chcieliśmy przekazać tą informację, że będziemy starali się, żeby te 15% dofinansowania w ramach programu Kolej Plus, bo jak Państwo wiecie, tam jest montaż finansowy 85% po stronie władzy szczebla centralnego, ale 15% to samorządy lokalne, terytorialne będą musiały ten wkład w tym zakresie przedłożyć. Będziemy starali się, żeby właśnie te środki trafiły z Polskiego Ładu i do tego będziemy przekonywali Ministerstwo Infrastruktury, żeby te 15% dotacji właśnie w zakresie realizacji tych inwestycji z programu Kolej Plus, to były te środki z Polskiego Ładu. Jak wiemy, tutaj w województwie świętokrzyskim chodzi o dwie takie inwestycje, dwa realizowane zadania, czyli jedna to właśnie inwestycja, przy której znajdujemy się, mianowicie odbudowa połączenia kolejowego w śladzie Skarżysko-Kamienna, Bliżyn, Końskie, aż do Tomaszowa Mazowieckiego i druga inwestycja to linia kolejowa numer 73 i przejście przez Busko. Bardzo dziękuję panu ministrowi Januszowi Kowalskiemu, który dzisiaj przyjechał tutaj do nas z wizytą i wspieramy też, bronimy pracowników cementowni przed negatywną polityką klimatyczną Unii Europejskiej, a tutaj właśnie na dworcu w Końskich chcieliśmy przekazać te informacje, że będziemy podejmowali wszelkie możliwe działania i rozmowy z Ministerstwem Infrastruktury w zakresie tego, żeby się środki z Nowego Ładu, te 15% dofinansowania dla samorządów były dystrybuowane właśnie na rzecz wkładu do realizacji zadania w ramach tej inwestycji. Dziękuję bardzo. Stacja kolejowa i perony w miejscowości Końskie są symbolem. Symbolem odnowienia i odbudowania wielu połączeń w ciągu najbliższej dekady w całej Polsce. Połączeń lokalnych, które przez ostatnie niestety 20 kilka lat wolnej Polski były po prostu likwidowane. Ja z wielkim szacunkiem właśnie przyjechałem tutaj jako poseł Ziemi Opolskiej w to bardzo ważne, symboliczne miejsce dla całej Polski po to, żeby razem z posłem Mariuszem Goskiem zakomunikować nasze starania. Jestem po pierwsze już w rozmowie z panem ministrem Adamczykiem. Starania o rozwiązanie największego dzisiaj wyzwania dla polskich samorządów, które złożyły wnioski w programie Kolej Plus. Tym oczywiście wyzwaniem jest zapewnienie tak zwanego wkładu własnego 15% na inwestycje. I w związku z tym, żeby nie był to program wykluczający samorządy biedniejsze, mniej zamożne, potrzebny jest wkład własny. Naszym zdaniem, pana Mariusza Goska i moim, najważniejszym elementem jest to, aby wpisać zapewnienie wkładu własnego dla wszystkich samorządów i dla samorządów województwa świętokrzyskiego i łódzkiego, które realizują wspólną inwestycję i podobnie dla samorządu na przykład województwa opolskiego i śląskiego, które też mają jedną inwestycję w ramach programu Kolej Plus. To jest to inwestycja odnowy linii kolejowej pomiędzy Raciborzem w województwie śląskim i
Głubczycami w województwie opolskim. Innymi słowy, jest to najważniejsza kwestia dla wszystkich samorządów z całej Polski i właśnie chcieliśmy zakomunikować to właśnie tutaj, w tym symbolicznym dla programu 500 plus miejscu, gdzie pan prezydent RP Andrzej Duda razem z panem ministrem Adamczykiem ten program odbudowywania lokalnych połączeń ogólnopolskich rozpoczynał. I mając świadomość tego, uczestnicząc tak jak pan Mariusz Gosek z panem wicemarszałkiem, członkiem zarządu Jamką w odbudowywaniu i składaniu projektów do programu Kolej Plus, mamy dzisiaj świadomość, że zapewnienie wkładu własnego jest największym wyzwaniem, również między innymi dla takich miejscowości jak Końskie, dla powiatów, dla wszystkich tych, którzy chcą te połączenia w jakiś sposób odbudować. Innymi słowy, rozpoczynamy bardzo zmasowaną akcję lobbyingową, aby pieniądze z Polskiego Ładu były również przeznaczone w perspektywie już podjęciu decyzji, które projekty będą z programu Kolej Plus realizowane na wkład własny dla samorządów, które oczywiście w sytuacji pandemicznej, w sytuacji trudniejszej gospodarczo z punktu widzenia właśnie samorządowego potrzebują tych pieniędzy. Dziękuję uprzejmie. Od grudnia na wspomnianej trasie funkcjonować będą 4 połączenia realizowane przez składy spalinowe z zasobów spółki Polregio.